odsłonie programu przez dziurkę od klucza witam dziś gości, których znacie Państwo doskonale. To w rzeczywistości małżeństwo, a w filmie niekoniecznie. Pani Ewa Kuryło, Piotr Pręgowski, witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Z dużą wzajemnością. Powiedzcie mi, dlaczego macie dwa różne nazwiska, chociaż małżeństwem, z tego co wiem, jesteście już bardzo długo? No nie, mamy różne nazwiska. Ja przyznam się, że mam podwójne nazwisko, ale nie używam Pręgowska. I jak czasem, bo mam Ewa Kuryło-Pręgowska w dowodzie. I jak czasem ktoś powie do mnie Ewa Pręgowska, to ja nie wiem, o kim mowa, więc ja już się tak przyzwyczaiłam. Także mamy tak rozdzielnie i tak jesteśmy razem. Ważne, żeby być razem, a niekoniecznie ważne są nazwiska. No właśnie, kiedy to wasze razem się zaczęło? To jest taka sytuacja, że ta rozmowa jest zainicjowana spontanicznie i nie jestem przygotowany, więc nie wiem, co mogę powiedzieć, a czego nie, więc oddaję Ewie głos. Tak. Teraz pozwalam, kiedy? A później wiesz. Po pierwszym roku, czyli na początku drugiego roku szkoły teatralnej, a było to dawno temu. No jesteśmy, aż głupio mówić, 36 lat razem. To po prostu masakra, to jest masakra. A teraz mamy taki problem, że problem, może nie jest to problemem, ale wszyscy nas pytają przy tych sytuacjach, które się dzieją teraz w show biznesie, że wszyscy się rozwodzą i jest nam bardzo przykro z tego powodu, że nie potrafią trwać razem, to każde pytanie właśnie, każdy nas pyta, jak to się dzieje, jak to się robi. Ja tak naprawdę nie znam recepty, nie wiem, jak to się robi. No jak się to zrobiło w waszej sytuacji, w waszym przypadku? No Piotrek, możesz mówić, nie bój się, nie będę tak cię biła. Naprawdę ujęło cię w Ewie, ja pamiętam jeszcze z tych seriali sprzed lat, blondyneczkę subtelną, z pięknymi oczami wielkimi, takimi, a ty? Co mnie ujęło? Jeśli mam być szczery, to nie pamiętam. Ale intuicyjnie mogę powiedzieć, że na pewno coś bardzo miłego. Wprawdzie to jest program przez dziurkę od klucza, ale o tym wam dzisiaj nie opowiem, bo to nie ten czas emisji. Może będzie okazja. O, widzę, że on jest bardzo dzisiaj taki małomówny, poważny, małomówny. Wykorzystajmy to. Ja już taki nie mogę być hardkorowy. Ja miałem takie skłonności, żeby tak balansować na tej linii i na tej krawędzi takiej niebezpiecznej i to były moje ulubione żarty. No ale jak widzicie, ząb czasu rzeźbi. Nie tylko mnie, ale mnie również. No i po prostu już pewnych rzeczy nie wypada mi mówić. A tak, czasem jest, chętnie sobie o nich myślę, ale publicznie lepiej o nich nie mówić. No dobrze. Więc oddaję ci głos. A co w tobie takiego zadrgało, kiedy zobaczyłaś Piotrka po raz pierwszy? Nienawiść, niechęć. Dlaczego? Naprawdę. I to się musi się to sprawdzać, że jak w pierwszy taki moment jest, że patrzysz na faceta i myślisz sobie, o Jezu, jaki on dynamiczny, jaki on taki prawie narzucający jakby swoją wolę. Z daleka wystarczyło popatrzeć. Pomyślałam sobie, nie, to nie jest facet dla mnie. A potem narzucił mi swoją wolę i okazało się, że jest odwrotnie. Ja z tym narzucaniem woli to tutaj nie wiem, czy to do końca jest prawda, kto tu komu co narzucił i zarzucił, ale ja nie narzekam. Ale panie przy stole mówiły, że jestem bardzo dobrą szyją. Bardzo dobrą szyją. Dobrze kręcę. Ale nie w tym sensie. Nie. W tym sensie to w ogóle. Nie nadaje się. Zdarza nam się dość często spotykać, ponieważ wszyscy razem bywamy na terenie powiatu lipnowskiego. Ja bywam z powodów zawodowych, natomiast wy zupełnie innych. Z powodów miłosnych. My kochamy tę ziemię. Mamy tu swój kawałek ziemi od lat 25 czy więcej? Mniej więcej. Tak mniej więcej, tak. 25 lat tutaj tkwimy, posadziliśmy mnóstwo drzew i krzewów. Teraz je bobry dzielnie wycinają wszystkie drzewa. Bobry wszystkie, które sprzed 25 lat właśnie dzielnie podlewaliśmy wiadrami. Także bobry, teraz... ale ja się w końcu pogodziłem z tymi, niech sobie te bobry chrupią, co im potrzebne. No bo cóż, czas leci. Kiedyś niedługo... Kiedyś czy niedługo? No, zdecyduj kiedyś, się. Kiedyś albo niedługo, jutro albo wczoraj. Jutro albo wczoraj. Może się coś wydarzyć. No i co wtedy? Te drzewa zostaną, przyjdzie sobie ktoś, zetnie je, spali, a tak to chociaż bobry się pożywią. Robią sobie swoje żeremia. No ale to jest nadal miłość do tej ziemi. Miłość do tej ziemi, tak. I tak się zastanawiałem dzisiaj, jak to jest, bo te pytania też padają, bo to jest takie spotkanie bardzo miłe, noworoczne. 650, mam nadzieję, że nawiązujemy do tego spotkania. 650 osób jest, wyobrażasz sobie? No na przykład. Sobie?
Jak to się udaje panu staroście zgromadzić tyle dobrej energii w jednym miejscu? A jak wiemy, energia ma różne kolory. Spotkanie, proszę Państwa, tak przepraszam, uzupełnienia organizuje właśnie dzisiaj starosta Lipnowski. Na swoim terenie zaprosił prawie 700 osób. Wszyscy zameldowali się. Ja miałam wielką przyjemność ponownie spotkać Ewę i Piotra i stąd dzisiaj to nasze małe tête-à-tête. Wicepremiera również, który tutaj... Oczywiście, jest pan wicepremier Piechociński, jest pani wojewoda Ewa Mes, jest pan poseł Zdzisław Sosnowski, jest mnóstwo bardzo ważnych osób, ale wójtów, sołtysów. Zostaliście nazwani ambasadorami powiatu. Bardzo nam miło. Ale pozwólcie, że skończymy, jeśli bo widzę, że muszę nawiązać. A wy mają? No, ja. Nie tak wygląda moje życie. I to tak trwa. Ale ja się nie daję. Jak to się dzieje, jak on to robi, jak pan starosta to robi, jak Krzysztof Baranowski to robi, że tyle dobrej energii gromadzi w jednym miejscu, a już mówiłem, energia może mieć różne odcienie i ma różną moc. I chyba to zrozumiałem, bo ci ludzie stąd tego chcą również. Tak. Bo jakby nie chcieli, to nikt by nie przyszedł. Więc to jest ta nadzieja i to jest to fajne, że możemy się spotkać, możemy sobie podać ręce, możemy sobie spojrzeć głęboko w oczy. I życzyć lepszego następnego roku. I lepszego roku. Jutra. No i dlatego jesteśmy ambasadorami tej ziemi, ponieważ tu ludzie są przyjaźni i otwarci. Że jesteście ambasadorami ma już taki bardzo wymierny kontekst, ponieważ od pewnego czasu jesteście organizatorami... Trzecia. Tak, organizatorami ogólnopolskiego finału festiwalu... Piosenki Rancerskiej Wilkowyjce. Właśnie, ty to ładnie. Cześć Piotrek, ty to... Wilkowyjce. Opowiedz w takim razie, skąd ten pomysł w ogóle? To znaczy, no nie ulega wątpliwości, że z Rancza, ale... Nie, on jest z tej głowy. Spójrz na niego. To jest pomysł z tej głowy szalonej. Tyle pomysłów, które doprowadziły nasz dom do ruiny, które mi się niestety udało zrealizować. To prawda. Ten na szczęście nie musimy do tego dopłacać. I środki z różnych źródeł i z różnych instytucji i udaje nam się pozyskiwać sponsorów. Pomagają nam to organizować. Z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele i z partnerami naszymi prasowymi i medialnymi. I mieliśmy w zeszłym roku, dostaliśmy patronat antenowy Jedynki do telewizji publicznej w tym roku. Z tego co wiem, to już mamy patronat korporacyjny. To są różnice bardzo znaczne. Nasi telewidzowie nie muszą wiedzieć, na czym one polegają, ale to wtedy z większym rozmachem będziecie niestety zmuszeni do tych informacji. Ale mam nadzieję, że trochę się lubimy, więc wybaczycie nam to, że ta nasza sympatia jest wzajemna. Mogę powiedzieć? Ja powiem. Nie zauważyłem. Nie. Ten festiwal będzie miał teraz szersze ramy. Nie będą tylko piosenki, ale będą też różne, jakby będzie obudowany innymi dziedzinami sztuki, że tak powiem. Kategorie są. Tak, poza piosenką i sketchami, tak jak było do tej pory, nawiązującymi do Rancza, ale również do serialu, ale również jakby brane z własnego życia, z własnych obserwacji, własnych miejscowości, własnych wójtów, własnych plebanów, to będzie również moda, wzorowana troszkę na jakby biorąca korzenie swoje z ludowych form. Będą opowiadania, będzie malarstwo, będzie rzeźba, także idziemy po całości. Chcemy, żeby tak wszyscy, którzy kochają tworzyć, żeby mieli powód do tego, żeby to robić i żeby się gdzieś tym pochwalić. Będą też zdjęcia mój ukochany przyjaciel pies, będą zdjęcia pejzaży, moja wieś, najpiękniejszy widok z okna. No mnóstwo jest rzeczy, właśnie regulamin jest stworzony, już tam chyba jeden dzień sobie odpoczywa i zaraz będzie rozesłany, więc myślę, że wszystkich zapalimy do działania i do tego, żeby być razem i żeby coś fajnego się działo. I mamy taki... Skąd nam się to wzięło? To się tak jakoś, jak się zacznie coś robić fajnego... W ogóle. Czy wy pochodzicie z jakichś środowisk takich? Nie, ja zawsze kochałem wieś. Ja jestem mieszczuchem. Warszawiakiem od pokoleń. Wstrętnym mieszczuchem. Dzieckiem ulicy, podwórka. Wychowywałem się na podwórku. Nie odrabiałem lekcji. Nie zachęcam do tego. Boże. Panie Damianie.
Bo kazali mi tu przyjść. Nie, to nie tu. To nie tu, zamknijmy się. Ale nie wycinajcie tego, bo publiczność to uwielbia. Tak. To jest takie właśnie, że ktoś zajrze, coś się dzieje. No więc powiedziałeś o tym, że jesteś mieszczuchem. Że jestem mieszczuchem i zawsze kochałem wieś, zawsze mam... Bo wyjeżdżałeś z mamą do Młyna. Z takich najbardziej cudownych wspomnień z dzieciństwa, które działają na mnie jak balsam, to jest stukot wozu furmanki na drewnianych kołach, na tych żelaznych obręczach, jak jedzie po bruku, albo po kamieniach, albo po piasku. Nie wiem, że ty pamiętasz. Albo pamiętam do dziś, jak przejeżdżałem, jako małe dziecko, przejeżdżałem na takiej furmance, jak jeździliśmy po siano i taki pan miał piękną parę białych koni, normalne chłopskie gospodarstwo, tym powiększonym wozem do siana na tych żelaznych kołach. Ja pamiętam ten dźwięk, jak wjeżdżał koń, przejeżdżaliśmy przez rzeczkę do wody, jak to po piasku te koła, ten dźwięk, jak wyjeżdżały i jak to się zmieniał, ten dźwięk w taki właśnie, w taki szelest, a później po kamykach. To była żonda pod Warszawą. Zostać taki woźnik, co? Nie. Mnie to po prostu ulegało urokowi tego. A nasza córka, kiedy ją zabraliśmy na wieś, jak miała 6 lat, właśnie tutaj wtedy zamieszkaliśmy, wakacyjnie wtedy jeszcze, to jej ulubionym zapachem był zapach... Obory. Mówiła, że to jest jej najlepszy zapach, jaki ona czuje w życiu. Że to jest genialne. Ale... Bo taka jest prawda. Tak. No, może dlatego, że my nie musieliśmy pracować w oborze, nie musieliśmy tak ciężko pracować, jak nasi sąsiedzi pracują. No tak, się odbieram. Dziękuję Państwu serdecznie za to spotkanie. Dziękuję serdecznie Wam. No i wszystkiego dobrego. To wielka dla nas radość, że mieliśmy okazję gościć w nas w programie. No a dla nas radość, że możemy się też spotkać bardziej bezpośrednio. Tak. Dzięki Tobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.